Witam wszystkich. Dzisiaj będzie znowu film 2 w jednym, czyli ładowarka solarna i coś do jedzenia. Ładowarka została zakupiona dzięki widzowi mojego kanału Deno1989, za co bardzo dziękuję. Jedzenie sam już sobie kupiłem. Jest to szyneczka z kurczaka. 160 gramów i 267 kilokalorii. Czyli taka, powiedzmy, na jeden raz. Na śniadanie albo na kolację. I mamy tutaj bez glutenu, bez konserwantów, bez wzmacniaczy smaku, bez glutaminianu sodu, bez dodatku fosforanu. Czyli całkiem nieźle. W składzie mamy mięso kurze 97%, sól morska jodowana, hydrolizat białka z kurczaka, pieprz biały i cebula suszona. To wszystko. Producent Steak Roll. Puszka stalowa, łatwo otwieralna. Tak to wygląda. Ładnie pachnie, ale sprawdzimy, jak to smakuje. Najlepiej na chlebie. No, widzę, że jest trochę galaretki. Bardzo soczysty to jest. Właśnie zapewne dzięki tej galaretce. W sumie nawet dobrze doprawione. Jak widać, można tu zobaczyć takie kawałki mięsa. Więc tak naprawdę nie jest to do końca tak zmielone całkowicie, jak to w niektórych konserwach jest. Widać takie kawałki, większe kawałki mięsa, czyli całkiem nieźle, jak na produkt marketowy. Tak to wygląda, ale żeby to było jeszcze smaczniejsze, to dodam sobie ogórka małosolnego. Bardzo dobre, soczyste i dobrze doprawione mięso. Z chlebem bardzo dobrze to smakuje, a z takim ogórkiem jeszcze bardziej. A zwłaszcza jeśli jest z własnej działki. Poezja smaku. Niby w konserwie to jest, ale jest to bardzo dobre. Można oczywiście jeść to z bułką, jak tam kto woli. Można teoretycznie też to trochę podgrzać, dodać do ryżu albo do kaszy, jak tam kto woli sobie to zjeść. Dla mnie produkt rewelacyjny. Jak najbardziej polecam tą konserwę. Gdzie to oczywiście kupić, jaki cena? Wszystko będzie pod spodem, pod filmem. I za chwileczkę dalszy ciąg tego filmu.
Słońce jest, chociaż gdzieniegdzie są i chmury. Ładowarka solarna, próba naładowania akumulatorka typu paluszek. Mamy 5,09 V, 0,24 A i zobaczymy po godzinie, czy to się da naładować. Niestety tu jest nastawione tylko ładowanie półamperowe. Jeśli przestawimy na 1 amper, to automatycznie nam spada na pół ampera. I sprawdzamy, co nam tu wyszło. Niestety sama ładowarka do akumulatorków się co chwilę wyłącza, jak mamy mniej prądu. V, 0,26 A, ale czasami spada poniżej. Przez godzinę i 4 minuty naładowało się 91 mAh. No ale to ze względu, że mały prąd tutaj idzie w tej chwili. Niby słońce jest, ale to jest raczej kiepski pomysł na ładowanie akumulatorka przez tego typu ładowarkę. Jeśli byśmy mieli przynajmniej około pół ampera, to mogłoby się to naładować. Ale i tak by trwało to znacznie dłużej niż przy 1 amperze. Więc to jest kiepski pomysł. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.